Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio w takim gronie widzieliśmy się 5 miesięcy temu, a teraz mam przed sobą dwójkę radnych Rady Miejskiej w Myślenicach. Dzisiaj w studio KMY gościmy Grażynę Ambroży i Wojtka Malinowskiego, przepraszam bardzo. No i co się zmieniło w ciągu tych ostatnich 5 miesięcy u Was? Co się zmieniło? Dzień dobry Państwu. Co się zmieniło? No, ciężko pracujemy, jesteśmy radnymi w Radzie Miejskiej i nasz dzień się zmienił, cały tydzień się zmienił, wszystko wywrócone do góry nogami, przynajmniej u mnie, z mojej perspektywy, a u Ciebie, Wojtek? Dokładnie. Powiem szczerze, przybyło trochę obowiązków, no bo to jest obowiązek niestety. No, trzeba się przygotować na komisję, trzeba się przygotować na sesję, trzeba przeglądać różne materiały, trzeba to poczytać, żeby cośkolwiek mieć jakieś rozeznanie, jakąś wiedzę. Więc jakby ktoś teraz przyszedł do mnie do domu i zobaczył, to papier wyrozkładany na papierze. No więc zmiana naprawdę duża, czasu po prostu zostaje na takie swoje prywatne, coraz mniej, choć nie do końca. Moi drodzy radni, nikt was nie zmuszał. Ależ oczywiście, że tak. A jak ty mówisz o rozłożonych papierach, to ja sobie przypominam, że przed ostatnią sesją, przed Komisją Architektury, to u mnie była nawet cała podłoga założona, bo tam był plan zagospodarowania przestrzennego i u mnie wylądował pół sypialni było w papierach. Podobnie u mnie, to samo. Na podłodze cały plan, w ręku opis. I punkt po punkcie trzeba było analizować. Dobrze, to już mniej więcej wiemy, co się u Was pozmieniało, a teraz takie pytanie, a może takie z grubej beki, jak Wam się pracuje w Radzie? Bo to jednak nowe przeżycie i nowe obowiązki. Zacznij. Proszę Cię, mów. No jak się boją. Znaczy nie, no ciężko jest, bo to jest kwestia, no, znaczy my mamy dużo pytań, my jesteśmy nowymi osobami, nie wiem jak bywało do tej pory, my się przygotowujemy i do komisji, i do sesji, czytamy te różne dokumenty, mamy mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości i bardzo dużo zadajemy pytań, niektórym radnym się to nie podoba, bo niestety komisja potrafi trwać 3 godziny, nie tylko komisja budżetu, bo jest nas, cała rada jest w komisji budżetu, więc no to każdy mógł, jakby zadawał pytanie, no to z tego choćby powodu może długo trwać. Komisje edukacji czy architektury są mniejsze, ale jak był plan zagospodarowania przestrzennego, no to na przykład nigdy nie będąc przy takim opracowaniu takiego planu, w tym momencie mam dużo wątpliwości. Owszem, to był ostatni etap opracowywania planu, więc była kwestia, że albo go przyjmiemy, jakbyśmy go nie przyjęli, no to wszystko, cała praca, która do tej pory była zrobiona, poszłaby na marne. Ale mimo wszystko, no, miałam prawo zadawać pytań, miałam dużo wątpliwości i pani projektant, bardzo sympatyczna, powyjaśniła, no niestety komisja przeze mnie trwała długo, jeden radny się dość denerwował, no ale ja uważam, że od tego tam jesteśmy, mamy tam poświęcić odpowiednią ilość czasu, żeby się dowiedzieć, więc no. No, moje stanowisko jest podobne. Przychodzi się na radę czy na komisję nie po to, żeby się tam coś tylko wysłuchać, zagłosować i iść, tylko naprawdę rozwiać wszystkie wątpliwości co do siebie i tym sposobem może też i pokazać innym radnym o tych wątpliwościach, żeby też tą wiedzę mieli troszeczkę większą i potem podejmując powiedzmy temat głosowania, żeby świadomie już mogli to wybrać. Czyli nie przyszliście tam brać diety, tylko troszeczkę popracować jednak. No i tej pracy ja powiem, że jest dużo. To nawet nie o to chodzi. Tak, ja na przykład postanowiłam być na każdym zebraniu wiejskim, więc weekendy w tym momencie przez ostatnie tygodnie razem z panem burmistrzem odwiedzałam wszystkie miejscowości, więc no mówię, 2 zebrania w sobotę, 2 zebrania na przykład w niedzielę, więc to już dodatkowy inny czas, ale to jest już jakby coś innego. Ale kwestia tak inni radni na komisjach czy na sesjach, no to naprawdę jesteśmy po to, żeby podejmować dobre decyzje i chcemy do tego podchodzić odpowiedzialnie i nie, że ktoś nam coś przygotuje, tylko naprawdę chcemy to zrobić odpowiedzialnie i żeby te decyzje były mądre. Powiem tylko, Grażynko, szacun dla Ciebie. Byłaś chyba na wszystkich zebraniach wiejskich, bo ja no, niestety byłem tylko tam u siebie. W Porębie byłem i w Przemyśli, bo no, to mi jest najbliżej.
Twój okręg natomiast, wyborczy. No, mój okręg wyborczy. Zresztą zobowiązałem się w Porębie na zebraniu takim przedwyborczym, że gdyby się zdarzyło, że przykładowo Poręba nie będzie miała radnego, to zobowiązałem się, tak, że będę reprezentować i podobnie tam wtedy Kaśka Majka była kandydatem i też takie zobowiązanie ona też podjęła, że też ewentualnie będzie chciała reprezentować i Trzemyśl. No i z tego po prostu się wywiązuje. I co na tych zebraniach wiejskich się działo? No, no większy to... podgląd ma Grażyna, no, ale... więc proszę, mów ty. Ja tylko powiem... Uszczegółowię. No, ja tylko uszczegółowię. Powiedz, co w Trzemyśli, a ja ci powiem, czy to się powielało wszędzie indziej. No tutaj jak zwykle. No, pierwszy plan to jest bezpieczeństwo na wsi, czyli drogi, chodniki, oświetlenia. To jest główny temat, przynajmniej na tych dwóch zebraniach, w których ja uczestniczyłem. Ty dopowiedz, czy mam rację, czy coś jeszcze dochodziło więcej? Nie, no generalnie tak. Pierwszą, nawet główną podstawową rzeczą to były generalnie drogi, że są nieprzejezdne, że są dziurawe, kiedy będą asfalty, kiedy będą nakładki, tu są po płytach, tam się nie da przejechać, to czyli nie, droga to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeszcze następna sprawa była własność tej drogi, komunalizacja, kiedy drogi przekazane, bo pan burmistrz powiedział, taką zasadę przyjął w tej kadencji, że będzie inwestował w drogi gminne, czyli te, które przejdą na własność gminy, muszą być skomunalizowane, z tym jest problem. Niektórzy deklarowali, że no myśmy już się spisali, myśmy już składali deklarację, że przekazujemy za darmo gminie, no a do tej pory nie mamy zrobionego i tak dalej, więc na każdym zebraniu praktycznie ten temat się pojawiał. W niektórych miejscowościach był problem szkoły, problem no, rozbudowy szkoły, problem przedszkola, problem sali gimnastycznej. Niektórzy mieszkańcy mieli, kiedy będzie się można podpiąć do kanalizacji, do wodociągu, jak będzie wyglądała rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W jednej miejscowości był na przykład problem śmieci, w innej był zatykany właśnie przepompowni tych nowych, gdzieś indziej, no na przykład nawet, że nie mają studni czystej, bo bakterie coli też kiedy będą mieć wodę. Po czym, co tam jeszcze takiego było? To takie lokalne bolączki. Tak, lokalne bolączki, dokładnie. Mieszkańców, no. Znaczy każdym, najciekawsze to było tak, było bardzo wesoło, bo na przykład to jest akurat w dwóch miejscowościach był problem dzików. Był problem dzików, no troszkę wywołało to śmiech, ale to wcale nie, no, z jednej strony śmieszne, a z drugiej nieśmieszne, bo pani mówi, że ona nie jest w stanie w ciągu dnia, nie wieczorem, tylko w ciągu dnia wyjść z domu, bo jej dziki po prostu imprezę sobie na podwórku wyczyniają. Jest tam matka z młodymi, czy tam 10, z parę sztuk dzików, no to strach wyjść faktycznie, nie? Więc to tak niby troszkę śmiesznie, ale no myślę, że jej tak rado śmiechu nie było, więc no, ale, jest dużo lokalnych takich problemów. Tak, troszkę inaczej. Poważnie już teraz wracając do tych zebrań, że to naprawdę człowiek jakąś dużą w tym momencie wiedzę ma o potrzebie mieszkańców, już ogółem mówię, wsi, bo no bo to praktycznie zebrania wiejskie toczą się tylko na wsiach, w Myślenicach do czegoś takiego nie dochodzi. No właśnie, ja uważam, że tu jest też lekki problem, dlatego że de facto mieszkańcy miasta nie mogą w tak w prosty sposób jak mieszkańcy sołectw przedstawić swoich problemów. No nie mogą. Znaczy, nie ma rady dzielni, nie ma u nas rad dzielnic, no nie właśnie. Ma dzielnych stworzonych. Można powiedzieć nawet, że trochę sołectwa są uprzywilejowane w stosunku do miasta w tym momencie. Znaczy trochę tak, no znaczy mamy 8 radnych miejskich, więc generalnie powinno być tak, że mieszkańcy powinni się kontaktować z tymi radnymi i swoje problemy przedstawiać tym radnym. Tylko że o tyle sołectwo jest jakby do przodu troszkę, bo oni mają zebrania wiejskie, które mogą przedstawić uchwałę, którą zebranie wiejskie jak przegłosuje, jest uchwała. Które to... się odbywają lub nie. Znaczy, to też jest drugi problem, bo każde sołectwo ma sołtysa, ale co do funkcjonowania zebrań wiejskich i rad sołeckich, to już jest problematyczne. Było miejscowości takie, gdzie Rada Sołecka... Wzorem jest Trzemyśla. Znaczy nie, tak. Trzemyśla, no muszę powiedzieć, Trzemyśla, wiem, że bardzo dobrze pracuje. Tak, przykład jeszcze jest następny, Jawornik, porządek, zebrania, no, jak byłam na zebraniu, bardzo mi się podobało, bo tu wiem, że w Trzemyśli, tak samo jak wiem, że w Jaworniku, może dlatego, że to są duże miejscowości, duże wsie, więc tam jest dużo mieszkańców, i to inaczej wygląda, to tam jest porządek. Zebrania się odbywają, tam są protokołowane, mieszkańcy mają gdzie zgłosić dobrze problemy. Dobrze ludzie byli w Radzie Sołeckiej.
No kolejność wykonywania działań tak, jest, tak. Więc potem te zadania są przekazywane dalej. I gdyby tak było w każdym sołectwie, to myślę, że troszkę byłoby lepiej w niektórych miejscowościach. No ja mam troszeczkę już taki wieloletni staż pracy w Radzie Sołeckiej, więc u nas Rada Sołecka jest dość liczna, bo jest 10 członków plus sołtys. No i wspomagani byliśmy też jeszcze przez radnego. I faktycznie spotykaliśmy się bardzo często, nieraz. Ile razy w ciągu roku na przykład? No kilkanaście razy nawet. No, już w tym roku się spotkaliśmy chyba ze 3 razy. No. A tu dopiero jest przecież początek roku. Zresztą ja też tak się zobowiązałem w stosunku do członków Rady Sołeckiej, że o wszystkich sprawach, które będą na sesji, ja ich będę informował. I oni ze wszystkim są na bieżąco. Oni wiedzą, co się dzieje. Co nie mogę powiedzieć o radnym poprzedniej kadencji, gdzie, powiem szczerze, ciężko było coś wyciągnąć od niego, żeby się coś dowiedzieć. Myśmy praktycznie nie wiedzieli nic, co się dzieje na sesji. Co jest procedowane, co możemy, o co powalczyć, co w ogóle się dzieje. No jakoś to tak, no nie wiem, czy... No już nie będę mówił, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. No teraz jest lepiej, tak, bo jest sesja nagrywana, więc każdy może sobie przeglądać sesję i każdy właściwie mógłby oglądać coś. Tak, ale no z tym oglądaniem... Każdy woli streszczenia. No z tym oglądaniem to jest też tak, no trzeba mieć czas, poświęcić czas. 4 godziny. I naprawdę, no to jest, nie każdy tyle ma czasu. Choć powiem szczerze, jeszcze nawiązując do tych właśnie godzin, tak i komisji, jak i sesji rady. No siedzimy dość długo, powiem szczerze. Komentarze nieraz słyszę różne, że no straciliśmy przykładowo po ostatniej sesji był komentarz, że straciliśmy, tam było od 3 do wpół do 8. A można to było załatwić w ciągu 2 godzin. Co to znaczy załatwić w ciągu 2 godzin? To co? Przelecieć po łebkach tylko, jak się to mówi? Trzeba każdy temat, jaki się pojawia na sesji, poważnie do niego podejść. Czy bierzecie za to odpowiedzialność? Oczywiście. To każdy powinien mieć taką świadomość. Nic na szybkiego, nic nie można przyspieszać, poganiać, jak się to mówi. To teraz taki ciężki temat dla Was. Jak współpracuje się z innymi radnymi, jak współpracuje się z nowym burmistrzem? Znaczy, to chyba trochę widać. Zapadła próbować się, czego nie wolno w radzie. To widać przecież i słychać, kto najczęściej zadaje pytania, kto jest najbardziej dociekliwy. Od pierwszego tygodnia zostaliście ochrzczeni totalną opozycją, więc musicie się tak czuć. Nie o to chodzi. Ja tam nie czuję się żadnej opozycji. Po prostu chcę wiedzieć wszystko, co się na tym dzieje. Jak jest jakaś uchwała, chcę zgłębić bardzo temat, żeby później świadomie zagłosować. Nie o to chodzi, żeby tam popatrzeć na innych i podnieść rękę do góry, no bo tak inni głosują. Nie o to chodzi. Czasem trzeba i niestety zagłosować inaczej, jak sumienie podpowiada, nie? Ja tak uważam. Ale przecież gdybyśmy mieli totalną opozycję, to byśmy wszystko wetowali, wszystko byliśmy przeciwko, ale przecież wychodzi na to, że jesteśmy za tymi nowymi pomysłami, prawda? No tak, ostatnie parkometry, przecież żeśmy byli za parkometrami, nie? No, nie byliśmy za, a nawet przeciw, bo zmieniliście godziny panu burmistrzowi, no to chyba nie do końca byliście ale generalnie za ideą wprowadzenia parkometrów byliśmy, prawda? No ja zawsze powtarzam, że najpierw człowiek, potem budżet gminy. Dlatego trzeba na wszystko jednak patrzeć. Dlatego na przykład ja miałam problem z planem zagospodarowania przestrzennego na mieście, na Zarabiu, dlatego że no nie do końca on mi się, znaczy on nie wpasowuje się w moją wizję miasta i w studium, dlatego się wstrzymałam, na zasadzie nie popieram tej wersji. Nie, za krótko byłam przy pracy tego planu, żeby być przeciw, ale nie przekonał mnie w 100%, dlatego go nie poparłam, proste. No. Myśmy go nie tworzyli akurat, dokładnie. Od początku nie byliśmy przy tworzeniu tego planu. Ja oprócz tego komisji mojej, której jestem przewodniczącym, i sesji, jeszcze byłem w wydziale i jeszcze tak my sobie rozmawiali, jakby
można powiedzieć, prywatnie, bo w kuluarach, zakulisowo i z panią projektant i z panią naczelnik. Ja tam zadałem bardzo dużo pytań, miałem wszystko przygotowane, podkreślone, o co pytać. Także moja wiedza była naprawdę duża, jeśli chodzi później o czy komisję czy nawet i sesję. Te pytania co sugerowały? Co właśnie trzeba powiedzieć? Ja to już tak sugeruję, sugerowałem właśnie pani projektant, żeby na te pytania już z wyprzedzeniem po prostu odpowiedziała. Ja stwierdziłem, że po prostu nie będę je zadawał, bo zadałem teraz, mówię na tym spotkaniu, więc lepiej później już od razu nawiązać do tych pytań i omawiając już ten projekt, już można było wtedy po prostu powiedzieć o tych rzeczach, które ja tam sugerowałem. Przede wszystkim chyba do niektórych nie dociera taka informacja, że wstrzymanie się od głosu nie jest głosem przeciw. No zgadza się. To znaczy, że się nie popiera. No. Oczywiście, ja to tak rozumiem. Ja słyszę ostatnio głosy, że wstrzymywanie się to jest negacja czegoś, a to chyba nie tak działa, bo negacja to jest przeciw. No ale to chyba padło pierwsza rzecz, taka informacja wyszła przy sesji, na której żeśmy głosowaliśmy nad sprawą reaktywacji szkoły numer 1, która według mnie to nie była prosta sprawa i dalej to nie jest prosta sprawa, bo to nie jest samo, przywróćmy szkołę. To, żeby przywrócić szkołę, to trzeba to dobrze zorganizować. Zorganizowane to było według mnie w ciągu miesiąca. Nie wiem, czy niezbyt szybko, czy te decyzje... Śladu w budżecie nie było. Znaczy, pierwotnie nie było. Znaczy, w budżecie, który był zaplanowany, to informacje o tym, ile pieniędzy będzie można, jaki to będzie koszt, no nie było. Pytaliśmy się przy tworzeniu budżetu, czy jest to przewidziane. Zadawaliśmy te pytania na Komisję Budżetu w trakcie, jakby pracowana była ta uchwała na reaktywację tej szkoły. I tam było milion różnych pytań, gdzie na przykład pełen szacunek, na przykład ktoś podjął temat, a co z uczniami, gdzie z dwóch różnych szkół będą w jednej szkole? Jak odpowiedzialność, co będzie na korytarzach, bo będą klasy siódme ze szkoły numer 1 i klasy siódme ze szkoły numer 2. Dyrektor, wicedyrektor, także radni mieli naprawdę dużo pytań takich merytorycznych, właściwych, czyli oni się naprawdę zastanawiali nad problemem samym, jak to stworzyć, że to nie jest problem finansowy, tylko to był problem ludzki, problem nauczycieli, problem rodziców, problem dzieci, żeby dla dzieci, żeby to było jak najbardziej korzystne. Bo potem się na przykład okaże, że czy nie trzeba było tego reaktywować na przykład za 2 lata, jak już będzie bez okresu przejściowego, czyli teraz przez 2 lata czy przez rok stworzyć takie warunki, że za 2 lata stwarzamy szkołę jedynkę pełną, z pełną obsadą, że jest 2 pełne roczniki, 8 klas. Więc to był dylemat, jak to zrobić. No pan burmistrz przygotował wszystko, właściwie trochę podjął decyzję przed nami, bo mówił, że stwarza, że przygotowywuje, trochę jakby stawiając nas troszkę... Tak wejdę troszeczkę w temat. Medialnie poszło to wcześniej. No właśnie, od przygotowywania wcześniej to chyba ten nasz pan burmistrz dużo częściej wychodzi przed szereg, czego był efektem parkometry, nie? No też był przetarg ogłoszony wcześniej. No pan sekretarz powiedział, że zawsze można wycofać przetarg, ale mógł poczekać do uchwały, którą podejmiemy, bo to i tak te parkometry mają być od maja, więc to można było spokojnie... W dobrym tonie należało po prostu wstrzymać się z ogłoszeniem przetargu przed podjęciem decyzji przez Radę. Nie powinno się, ja uważam, czegoś takiego robić. Znaczy, może tutaj wejdę na taki drażliwy temat i śliski, ale nie wiem. Moje odczucia, i chyba tak jest w przepisach, to jest tak, że Rada stanowi prawo lokalne, które burmistrz ma wykonywać, a nie odwrotnie. No tak, my stanowimy, a burmistrz ma władzę wykonawczą. Ja zawsze mówię, że dla dobrego odbioru powinno się mówić mniej więcej jak w Biblii, czyli przykładami. To jest tak jak z Sejmem. Wy jesteście jak Sejm, a burmistrz jest jak premier. I niestety to, co Sejm uchwali, to burmistrz wykonuje. Znaczy to, co z Rada uchwali. Dlatego mówię, że tutaj takie porównania są bardzo dobre i to trafia... Znaczy usłyszałam inne porównania, że tak powiem, Rada Miejska została porównana, to nasze spotkanie zupełnie do czego innego. No nie wiem, czy wypada powtórzyć po prostu, więc troszkę... Jeżeli jest niecenzuralne, to lepiej. Nie, niecenzuralne, tylko tak jak do wesela, no więc... Okej.
No, faktem jest, że ja czasem mam takie odczucia różne, czy ta Rada nie jest przykładowo marginalizowana. A nie powinno tak być. My stanowimy jakby prawo tutaj lokalne uchwałami i to powinno być wiążące. U nas mieszkańcy wybrali. Dokładnie, przecież. Macie taki sam mandat, jak każdy jeden radny, jak każdy jeden burmistrz i tak dalej. To też zostaliśmy przez ludzi wybrani. Jeszcze wracając właśnie do tego, co powiedziałeś wcześniej, użyłeś tego słowa, że wstrzymując się, nie głosuje się przeciw. Kiedy to tak wyszło właśnie, że tam, bo to media któreś tam napisały, a właśnie na po głosowaniu nad reaktywacją właśnie z tej szkoły numer 1. Że kto poparł, a kto nie poparł. Dokładnie. Co to znaczy? Jak się ktoś wstrzymał, to poparł czy nie poparł? Miał wątpliwości. Jak się ma wątpliwości, to nie powinno się ani głosować za, ani przeciw. Bo się ma wątpliwości. Do końca trzeba, jak się jest pewnym czegoś, to wtedy się głosuje albo za, albo przeciw. A jak się ma wątpliwości, to każdy ma prawo się wstrzymać od głosu. To ja mam takie pytanie z racji pełnionej funkcji. Jak rządzi się konkretną komisją? No powiem szczerze, no na początek to tak, to jest pierwsze coś dla człowieka, nie? Więc no stres jest pewien. Człowiek jeszcze tak, no musi sobie dopiero to wszystko poukładać, wiedzieć co, gdzie, jak i kiedy. Natomiast no ja powiem szczerze, jakoś tak ostrej dyskusji na pierwszej, pamiętam chyba coś tam było tak bardziej, a tak no to uważam, że jest nieźle. A jak w prezydium? No o właśnie. Znaczy nie, znaczy tu samo prezydium według mnie, no często rozmawiamy, nie wiem, rozumiemy się i tutaj nie ma jakichś wydaje mi się problemów jako tutaj w komunikacji między z przewodniczącym. Uważam, że mnie się z przewodniczącym bardzo dobrze współpraca układa, nie wiem jak tam innym radnym. Jest dostępny zawsze i według mnie dla wszystkich radnych każdy może mógłby się zgłosić do przewodniczącego, porozmawiać i jest bardzo otwarty dla wszystkich. Tu nie ma, i najlepsze jest to, że właśnie tu nie ma takiego podziału. Nie ma, że jest opozycja, nie opozycja, zwolennicy burmistrza, znaczy przynajmniej ci, którzy są nazywani totalną opozycją, tak się kompletnie nie zachowują. Wszyscy chcemy współpracować. Czy ktoś z nas kiedykolwiek odmówił czegokolwiek panu burmistrzowi? Nie. My chcemy rozmawiać. Jak to nie głosujecie przeciw nieraz? No, ale to nad przepisem konkretnym, nad rozwiązaniem szczerze, jakimś. Ale nie, no my chcemy współpracować. Pada na sesji nieraz takie słowo, że opozycja, czyli Komitet Ostrowskiego i my we dwójkę, jako że jesteśmy w opozycji. Do kogo opozycji? Do jakiej? Co to znaczy ta opozycja? To jest, ja to do końca tego nie rozumiem u nas tutaj na tym lokalnym tym poziomie Rady Gminy. To jest to, co mówię, jeżeli wielka polityka schodzi na dół, to zawsze są kłopoty. Oczywiście. Nie o to mi chodzi. Ja tam nic nie chcę przeciwko nikomu zrobić. Zawsze zadaję takie pytania, nieważne, czy są dla kogoś kłopotliwe, czy niekłopotliwe, czy powinienem zadać, czy nie powinienem. Zadaję, bo mam do tego prawo je zadać, bo mam wątpliwości. Jakbym nie miał, to bym nie zadawał tych pytań, bo bym był pewny, jak głosować. De facto zadajecie je w imieniu mieszkańców. Oczywiście. No tak było na przykład z pytaniami, które były zadawane podczas pracy nad reaktywacją szkoły numer 1. No paru radnych powiedziało, że te pytania, które zadali, to nie dlatego, że oni wymyślili te pytania, tylko z tymi pytaniami zwrócili się do nich mieszkańcy. Dyrektorzy innych szkół, rodzice, dzieci chodzących do innych szkół. No oni powtórzyli pytania, które do nich, z którymi do nich zgłosili się mieszkańcy. I wyartykułowali tylko podczas pracy na konkretnych komisjach i podczas pracy na sesji. Ja mam taką propozycję. Minęły 4 miesiące pracy. Może streścilibyście mniej więcej, co było najcięższego podczas tych 4 miesięcy, a później ja mam taką propozycję, że będziemy się tutaj spotykać częściej, więc będziemy mieli pogląd na to dużo bardziej szczegółowy. Co było ciężkie przez te 4 miesiące?
Poza budżetem. No. Tak, no bo na przykład zrozumieć ten budżet, zrozumieć te tabelki, zrozumieć o co tam chodzi, no i tak się nie jesteśmy w stanie w ciągu tam miesiąca czy dwóch nauczyć ustawy o finansach publicznych. No, powinniście. No, ale znaczy ja nie wiem, czy nie będzie taka, ale kwestia miesiąca, to jest pierwszy budżet, to był problem, ale naprawdę i tak postępy żeśmy zrobili, uważam, dużo żeśmy tam, że tak powiem, wyczytali z tych tabelek, więc wydaje mi się, faktycznie, że to pierwsze. Sam ten pierwszy budżet to była budżet, jakby tak co nam, bo tu była, to by powiedziała, ile ja razy ten budżet przewertowałem, żeby znaleźć, co gdzie jest, gdzie się co do czego odnosi, co dana liczba znaczy, że to jest tutaj, to się przenosi tam. Naprawdę dużo poświęciłem czasu, żeby ten budżet zgłębić, co gdzie jak. I też fiszkami oczywiście wszystko pozaznaczane, gdzie co i pytania później do pani skarbnik. No, dlatego, że no, ta wiedza nasza naprawdę była trochę jakby mała. No nie, finanse publiczne nie są proste. No, my tam wnioskujemy i wnioskowaliśmy. Myślę, że to i tak do tego trzeba jeszcze wrócić, żeby zrobili nam jakieś szkolenie, przynajmniej z budżetu. Byle nie było to po 5 latach. No oczywiście, to już musztarda, jak się to mówi po obiedzie. No ale także, jak to myślę, że sobie teraz już trochę będziemy sobie lepiej radzić, już większe doświadczenie mamy. Myślę, że będzie coraz lepiej. No ale tak, ten budżet był najważniejszy, potem, a druga jakaś taka uchwała, właśnie wszystko się było łatwe. To nie chodzi o to, że było łatwe. Nie, przynajmniej ja tak podchodzę, do każdej uchwały, która jest, obojętnie czy to jest coś małego, jakakolwiek mała czy duża informacja, czy to jest tylko, bo były parę dokumentów, było takich, którymi zajmowaliśmy się tylko na komisjach. Kwestia umorzeń jakichś tam długów, poprawki do budżetu, takie małe, kwestia przenoszenia tam jakichś finansów, no, reaktywacja szkoły jedynki. No, znaczy dla mnie na przykład to była ciężka decyzja emocjonalna taka, każda decyzja z jakiegoś powodu wydawała się zła. No, kwestia oczekiwań, ale najważniejsze, dobro tych dzieci. Co będzie najlepszym rozwiązaniem? Bo nikt nie chciał przecież, nikt z szkoły by nie zamykał. W tych szkołach duża ilość dzieci była. To nie było takie proste rozwiązanie, salomonowe by się przydało powiedzieć, że tu pasowało. No ja, więc to było, pamiętasz, to był problem, ja wnioskowałem, żeby właśnie z tym tematem poczekać, bo tak wiedziałem. W czasie to rozłożyć, tak, nie? Bo wiedziałem, że jest problem budżetowy, tak? Że nie ma pieniędzy w budżecie, bo przecież burmistrz deklarował, że nie ma tych pieniędzy. Natomiast reaktywowania szkoły podstawowej naprawdę będzie dużo kosztować, bo to trzeba wszystko dostosować od tych małych do dużych, do młodzieży, od małych dzieci do młodzieży. Więc miałem tą świadomość, więc przecież zadałem takie pytanie, czy by nie poczekać z tym przykładowo rok czy 2 lata, przygotować się do tego. Teraz wszystko by to mogło działać, bo przecież tam mogłaby chodzić 7-8 klasa, przykładowo z 2, tam zrobić taki oddział i bezkosztowo by się to wszystko odbyło, natomiast później przygotować się naprawdę w dobry sposób. Tak, żeby pełny skład ruszył, nie? Żeby pełne 8 klas. Ja tam mam troszeczkę taki na temat szkół większy podgląd, bo przecież mam ciało pedagogiczne w domu. Wiem, jakie bolączki są naprawdę w szkołach. I to w wszystkich podstawowych szkołach. Więc tu remonty, burmistrz wie, że pewne sprawy trzeba wykonać, bo są nakazy, natomiast jest dużo spraw, o których myślę, że wie. Ja tam będę się chciał jeszcze z nim spotkać w sprawie szkół, przynajmniej tej naszej w Trzemeśni, bo okazji miałem właśnie pytania na tym zebraniu wiejskim, no ale czasowo my się nie wyrobili, więc ten temat nie był omawiany. A potrzeb naprawdę, i to bardzo pilnych, jest w szkole, przykładowo w Trzemieśni, ale wiem też i o szkołach ościennych, czy w Poremie, czy w Zasani, jakie są problemy. Niektóre szkoły nie mają na przykład stołówki, nie mają kuchni, tak. W niektórych szkołach dach przecieka, niektóre nie mają sali gimnastycznej, gdzie patrząc, a w Droginie wyobraź sobie, że gotują na piecu takim węglowym na płycie, a gaz mają na ścianie.
nie gotują na gazie, tylko normalnie płyta i tak to się odbywa, nie? Więc każda szkoła, znaczy każda miejscowość ma naprawdę duży problem, takie niedofinansowanie widać. I ludzie przychodzący na zebrania wiejskie widać tą frustrację. Widać, chociaż wiadomo, że na zebranie zawsze przyjdą ci niezadowoleni. Gdzie zadowoleni siedzą w domu. Wczoraj tak, ale jeszcze jedna, powiem wam, jedna rzecz, bo najlepsze, bo a propos pracy, tak, przyszli do niektóre zebrania, nagadali się, nakrzyczeli, pretensje, a jak padło hasło, dobrze, ale wiecie co, są wybory, to teraz dobierzcie sobie takich odpowiedzialnych ludzi do Rady Sołeckiej, którzy będą was reprezentować, wybierzecie to, co jest dla was najważniejsze, kolejność realizacji zadań, zastanowicie, co w pierwszej kolejności, towarzystwo wyszło, nie było chętnych. I to też jest następny problem, żeby to, tam na dole w tych sołectwach ludzie chcieli, bo pretensje można, zawsze można mieć, no to każdy ma pretensje, ale żeby tak wspólnymi siłami ludzie współpracowali ze sobą i wypracowywali wspólne rozwiązania, byłoby im prościej, bo niektóre rzeczy można załatwić we własnym zakresie i to na przykład na niektórych miejscowościach fajnie widać, że jak współpracują, no to nie, mają na przykład tu rowy wyczyszczone, bo jeden, podobała mi się na przykład taka współpraca, jak było, że w jednej wsi to z pieniędzy sołeckich, które są z tego funduszu sołeckiego, są strasznie marne pieniądze, tego wcale nie ma dużo, no, ale to jest traktowane jako fundusz sołecki, tak. Ta rezerwa. Kupili korytka, kupili jakieś tam betony, tutaj trochę żwiru i było tak, dostarczyli korytka, jeden z mieszkańców za darmo pomagał, dostarczał sprzęt, ciężarówka, koparka, czyli współpraca poszła. No i dzięki temu mogli trochę pieniędzy, no bo jakby jeszcze zamówili sobie usługę, no to poszłyby pieniądze, a w tym momencie jak współpraca jest, no to jakoś to działa. A u was to chyba wieczna walka o chodnik. Tak, walka o chodnik. Powiem szczerze, na ostatniej sesji można dużo na ten temat powiedzieć. Oczekiwania ludzi są wielkie. Obietnic przez 4 lata było też dużo. Wydawało się, że ten chodnik niektórzy chcą zrobić, niektórzy są przeciwni. Mówię o władzy, nie o ludziach. I nagle, gdy można to było wszystko zmienić po tych wyborach, okazuje się, że to była nieprawda, co było dotychczas. I ja mam takie odczucie, bo no powiem otwarcie, no co stało na przeszkodzie, żeby ten chodnik, który nie można było przez 4 lata zrobić, teraz była, no aż się prosiło, żeby ten chodnik zrobić, bo władza jakby na to pozwala, tak? A nagle stało się wręcz coś odwrotnego, więc to mnie niepokoi. Nawet przy jawnej deklaracji ze strony starosty, że on ten chodnik w przyszłym roku chce zrobić. Niestety odzewu w tym momencie nie ma. Więc to mnie smuci i powiem szczerze tak, bo tak później analizowałem to, kto tu jest wygranym, kto przegranym. Na pewno nie ja. Uważam, że przegranym jest burmistrz, przegranym jest radny powiatowy i przegrani są mieszkańcy, bo był harmonogram, ludzie wierzyli w to, że to jest robione według jakiegoś schematu i liczyli na to, że ten chodnik będzie w najbliższym, cierpliwie czekali. Natomiast w tym momencie nie wiem, jak ja spojrzę mieszkańcom w oczy, więc dlatego mówię, jestem naprawdę zdruzgotany. No niestety głosowanie nad kolejnością ułożyło się tak, jak się ułożyło. Na to już nie mamy wpływu. No i miejmy nadzieję, że refleksja tam u góry będzie troszeczkę inna i może Anusz Widelec, to, co było mówione jeszcze ile? Z miesiąc czy dwa temu się spełni, że ten chodnik się tam pojawi. Oczywiście. To było jakby jedna z wielu pewno ścieżek do wykonania takiej inwestycji. Ja już wiem, że na pewno się dużo zmieni, że powiat będzie mógł chodniki robić z własnych pieniędzy, czy znaczy bez partycypacji gminy, że te chodniki będzie robił.
Myślę, że się pojawią jakieś inne programy, które wspomogą i doprowadzą, że naprawdę w niedługim czasie te chodniki przy tych drogach naszych powiatowych, na wsiach szczególnie, bo w mieście wydaje mi się sytuacja jest dużo lepsza, bo nawet patrząc na tą uchwałę z 17 roku, to tam było naprawdę chyba ze 12 zadań chodniki przy drogach powiatowych w mieście. Wszystkie zostały zrobione. Ostatnia inwestycja, która teraz się toczy, to jest właśnie droga, to jest powiatowa droga przy ulicy Zdrojowej, aż po Osieczany. To robi powiat, z tego co wiem, bez udziału gminy. Ma tam pewne trudności z tego, co się tam orientuje, ale myślę, że wszystko pójdzie. To jest duża inwestycja, bo to tam jeszcze rondo ma być i ten chodnik jest długi. Tak, więc tak. To jest potężna inwestycja, no, jeszcze ale, mosty do tego doszło. No, ale myślę, że się uporają z tymi naprawdę, no to tu będzie domknięte już wszystko praktycznie, bo i ta Cegielskiego została bardzo ładnie zrobiona, połączona, to też tak świadczyło trochę o mieście, ta ulica. A naprawdę super jest zrobiona. No, ten parking tam są przy. Ale rondo no. Cegielskiego Kazimierza to jest to, co powinno być. Oczywiście, no. Znaczy, tak niektórzy się śmieją z tych rondo, ale one naprawdę poprawią bezpieczeństwo, bo ruch jest płynniejszy. A powiedzcie mi jeszcze, bo wiele zmienia się w samym urzędzie. Co przychodzi, to chyba nowe twarze. No. Powiem, że nie nadążamy. Tak. Nie nadążamy, bo z niektórymi osobami się dzisiaj spotykamy, rozmawiamy z racji kontaktów, to oczywiście mówię urzędowych, nie? Bo przecież się człowiek przemieszcza po urzędzie. Na drugi dzień słyszymy, że on tam już nie pracuje. No nie wnikamy dlaczego. No to są kompetencje burmistrza. Bo to nie naszą rolą jest. Ale no, trudno nam jest powiedzieć, czy to taka szybka rotacja jest dobra dla gminy, czy może było lepiej jakimś innym sposobem poprawić jakość pracy urzędu. Byłem na jednej z komisji, na której, ja już nie będę mówił, bo był jeden z naczelników, o, to jest dobrze powiedziane, z naczelników nowych w urzędzie, no i ten naczelnik nie bardzo nawet wiedział, co jest gdzie w mieście, a to mnie już przeraża. Znaczy dlatego, na przykład ja się wystraszyłam na samym początku, jak jeżeli chodzi o inwestycje, to zostały dwie osoby z inwestycji odeszły. Znaczy one odeszły, dostały inne propozycje pracy, więc to był ich wybór. Jasne. Na tej zasadzie. Także tutaj, ale ja się, tak się zastanawiałam mocno, czy zdążą pracownikom w wydziale przekazać wszelkie informacje, no bo to jeżeli naczelnik wydziału odchodzi... To nie jest mała gmina. No to jest dość duża gmina i no w tym momencie jest naczelnik z dużo mniejszej gminy pracuje, nie wiem, nie znający, no nie jest pracownikiem, nie jest mieszkańcem naszej gminy, więc no tak mnie tutaj akurat, no nie wiem na ile ma, jakie ma kwalifikacje, no to jest dość młoda osoba, więc... Widocznie u nas nie ma z kwalifikacjami. Znaczy mnie na przykład, ja rozumiem przyjmowanie osób, znaczy mówię, z całym szacunkiem, znaczy... Chodzi o to, to są kompetencje burmistrza, ja nie wnikam, to on takie podejmuje decyzje, to są jego decyzje. Ja się mu w to nie wtrącam, mogę tylko wyrazić swoją opinię, co mi się nie podoba, czy nie. Na przykład ja, mnie się nie podoba, że pracuje u nas dość dużo osób spoza gminy Myślenice, bo uważam, że to jest taki patriotyzm lokalny, że jak ktoś pochodzi z tej gminy, to inne ma spojrzenie na tą gminę, inaczej o nią dba, bo jest z nią emocjonalnie związany, to jest jego miejsce, on stąd pochodzi i będzie chciał jak najlepiej, takie jest moje założenie, tak najlepiej dla tej gminy. A ktoś, kto jest z zewnątrz, on tutaj tylko pracuje, więc to ja rozumiem zatrudnianie osób z zewnątrz z wysokimi kwalifikacjami, więc to też jest, wchodzi w rachubę, tylko mam takie... Co do tych kwalifikacji, no nie mam wiedzy mieszane i uczucia. Mam mieszane uczucia na tej zasadzie. Jeszcze no wracając w ogóle do tematu reorganizacji, bo o tym się mówiło od początku, że... Żeby nie sparaliżowała? Nie, że gmina musi być naprawdę no, poprawiona jakość pracy i tak dalej. I przeprowadzona gruntowna reorganizacja. Ja na nią czekam dalej, bo
zmiana osób to nie jest reorganizacja, to nie jest poprawa pracy. Na razie tego nie widzę, żeby coś się zmieniało, jakieś kompetencje komuś ubywały, komuś przybywały, żeby to widać było, że coś, co się robi, to jest dla dobra mieszkańców, żeby przychodząc do urzędu sprawy jak najszybciej załatwiał, nie czekał, wiedział, gdzie się udać, w jakiej sprawie i wychodził zadowolony z urzędu. Tak ja pojmuję pracę urzędu i tak to powinno wyglądać. Na razie takiej wielkiej zmiany ja nie widzę. Pozaosobową. Myślę, że chyba, że coś jest sprowadzone, a jeszcze o tym nie wiemy. Znaczy ja się jeszcze wracając do tego, to na przykład ja kwestia atmosfery w urzędzie nie do końca mi się podoba, tak myślę, że troszkę pracownicy są zestresowani. Ja to tak wyczuwam, że jest lekkie zdenerwowanie i taka niepewność jutra. No, mam też takie odczucie, że... Nie wiem, czy to dobrze służy pracy w ogóle w urzędzie, jak to, no właściwie... O, przepraszam, jesteście nie na bieżąco przynajmniej z mediami, które ja dość dokładnie śledzę. W jednym z wywiadów pan burmistrz powiedział, że atmosfera w urzędzie właśnie została naprawiona. No czy wiem, że tak było napisane, że atmosfera w urzędzie była zła, teraz jest lepsza. No ja mam odmienne zdanie. Znaczy ja to inaczej... Dobrze, że jeszcze możemy mieć odmienne zdanie. Albo myślałam, że akurat chyba... ty mówisz od innej, że tak, że urząd świetnie pracuje, bo koszty się pojawił. A to nie, tutaj jak najbardziej to już chwaliłem. Nie mogę za dużo chwalić, bo jeżeli się za dużo chwali, to ktoś popadnie w samozakup. No, tak, trzeba... No. Pomalutku. Ja powiem, że z tymi mediami to czasem jest różnie. Mam tu taki przykład, powiem od razu, notatkę. Po poniedziałkowym komisja budżetowa, gdzie tak, ja to tylko przytoczę, dwa takie hasła, które no, do końca nie rozumiem. Jedno, oczywiście była dyskusja, między innymi również czy nad parkometrami, czy nad budżetem obywatelskim i takie tutaj się pojawia taka notatka. Jak zwykle wiele wątpliwości do projektu uchwały mieli radni i tu są wymienieni Czech radnych i ja. Co to znaczy jak zwykle wiele wątpliwości? Każdy powinien mieć jakieś wątpliwości i po to przyszedł na sesję rady czy na komisję, żeby rozwiać te wątpliwości. Ja każdemu to zawsze mówię. To jest jedno. To dlatego to tak niezrozumiałe dla mnie jak zwykle. Co to może znaczy dlatego, jak zwykle? Że zadawałeś pytania. Tak. To co, miałem siedzieć cicho, jak miałem wątpliwości? Spór między radnymi. I tu to znowu dwóch radnych i ja. W kwestii wysokości stawki w budżecie obywatelskim. Myśmy nie prowadzili żadnego sporu. Myśmy chcieli tylko wyjaśnić propozycję, którą przedstawił burmistrz, na czym to polega, żeby wszystko sprecyzować. Natomiast my nie prowadziliśmy żadnego sporu, a tym bardziej o stawkę 50-złotową. Ja nawet ani nie uczestniczyłem w pracach, ani głosowania, bo nie byłem przecież radnym poprzedniej kadencji i w ogóle nawet odnośnie 50 zł nic nie gadałem na ten temat na radzie. Zgadza się, w ogóle tematu 50 zł w ogóle nie podnosiłeś, a zostałeś ten kanał o 50 zł. Więc ja tylko tu dałem przykłady, jak niektóre właśnie media pojmują pracę radnych. Ty generalnie przysłużyłeś się do tego, że te duże miejscowości, dla nich zostanie więcej pieniędzy, bo ty zauważyłeś, że w momencie, kiedy jest taki współczynnik, te 18 zł, zostanie to przeliczone przez ilość mieszkańców i tam był próg 40 tysięcy i jeżeli zostanie ten próg, to nagle zostanie tyle pieniędzy, że te miejscowości dostaną więcej niż te duże, te malutkie duże, dlatego dzięki twojej poprawce te duże miejscowości zyskały, znaczy taka równowaga nastąpiła. Ja się przygotowałem do tego, oczywiście przeliczyłem wszystko i ta właśnie ten, co mi się nie podobało, jakby sprzeczność jedno z drugim.
że nagle stawka na mieszkańca nie może być niższa jak 18 zł, a później się ogranicza, że nie może być na jedną wieś więcej niż 40 tysięcy. Nagle się to robi 12 zł. Gdzieś, no to przykładowo mówię. No ale twoją poprawkę burmistrz uwzględnił, przeliczył, przekalkulowali i generalnie twoja wersja została wprowadzona. Tak, bo w tym momencie faktycznie ta nadwyżka, która jest, a nie ukrywam, jest to nadwyżka tylko z dwóch wielkich wsi, które mają najwięcej, to jest to Głogoczów i Jawornik, więc one, te dwie wsi partycypują w tych... I wspomaga, ten fundusz jest trochę większy dla tych małych sołectw, które no faktycznie za te parę tysięcy czy tam to by nie zrobili nic, więc... To aby ten przekaz w mediach był trochę lepszy, albo przedstawić przynajmniej choć troszeczkę drugiej strony, to ja zobowiązuję tą dwójkę radnych, żeby oni się tutaj do nas częściej pojawiali. No i cóż, na zakończenie mam jeszcze taki jeden temat albo pytanie do was. Ostatnia zmiana. Zmiana to może jeszcze nie jest zmiana, ale odwołanie dyrektora muzeum. Co sądzicie na ten temat? Ten temat wzbudził duże kontrowersje wśród mieszkańców, ale powiem, że bardzo spolaryzowane. Od tych, którzy są zachwyceni, do tych, którzy uważają tą decyzję za jedną, za najgorszą, a nie z jedną z gorszych. W ogóle temat muzeum budzi wiele kontrowersji i to jest praktycznie taki temat sztandarowy. Przepraszam, że wejdę w słowo, bo może ja też powinien troszeczkę zabrać tutaj głos jako mieszkaniec i powiem tak. Kiedy to muzeum powstawało, nie byłem jego zwolennikiem. Przyznaję się bez bicia. Doceniłem to muzeum wtedy, kiedy ono powstało. Kiedy tam byłem, kiedy zobaczyłem, jak funkcjonuje i że to muzeum jest naprawdę miastu, gminie potrzebne, że jest dobrze zrobione i moim zdaniem dobrze zarządzane. Może brakło w poprzedniej kadencji rozmów z mieszkańcami i przekonania ich do tej inwestycji, aby im naświetlić to, że takie coś, taki budynek, taka instytucja, takie serce kulturalne Myślenic jest potrzebne. Ty chciałeś po prostu powiedzieć, że ty poznałeś ideę, co ma to muzeum wnieść dla Myślenic. Tak, tak. Uważam, że to było przedstawione w momencie tworzenia samego budynku i tworzenia idei tego muzeum. I zgodziłeś się z tą po prostu wizją? Tak dlatego mówię. Na początku nie byłem zwolennikiem muzeum, wręcz byłem przeciwnikiem, szczególnie to, co każdy podnosi. Koszty. Ale jeżeli już mamy coś takiego i naprawdę uważam na bardzo wysokim poziomie, zarówno lokalowym, miejmy nadzieję, że i wyposażenie się tam pojawi takie, jakie jest planowane, albo jakie było planowane. I również uważam, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, bardzo dobre zarządzanie, bardzo dobry zespół, który tam pracował, to należy to uszanować i kultywować. Ja jeszcze właśnie wrócę do samej inwestycji. Zła koniunktura nastała po prostu w momencie budowy muzeum. Gdyby koniunktura była tak, jak było na początku, nic by się nie działo. Budynek by powstał za 5 milionów, wszyscy by się cieszyli i mówili, że mamy naprawdę fajny, piękny budynek na lata. Koniunktura niestety, materiały poszły w górę, robocizny poszły w górę i to się wydźwignęło na 10, czyli tam ponad 10 milionów, czyli dwa razy więcej. I to budzi właśnie kontrowersje, nic więcej. Byłem na otwarciu oczywiście muzeum i budynek naprawdę, ja mówię, zresztą na sesji też podnoszę ten temat, że nie odwracać się do tyłu, budynek jest i mówię, trzeba zrobić wszystko, żeby on jak najlepiej funkcjonował dla mieszkańców tutaj gminy Myślenice i nie tylko. Natomiast już sama, jak chodziłem po tym budynku, jest tam zawarta pewna koncepcja i myślę, że ta koncepcja to jest dzieło właśnie odwołanego dyrektora. I nie wiem, czy teraz ktokolwiek będzie na jego stanowisku, czy tą koncepcję będzie potrafił kontynuować,
czy będzie chciał wszystko zburzyć i od nowa robić. Bo mi się ta koncepcja naprawdę podobała. To moje takie zdanie jest. No a moje, znaczy ja tu muszę powiedzieć, że tak. Dokładnie tak jak ty, w momencie, kiedy pierwsze informacje się pojawiły, że poprzedni burmistrz chce budować muzeum, no to tak, myślę, większość mieszkańców mówiła, że no jakaś głupota, no nie stać nas na to, za duże koszty będą, no po co nam tutaj muzeum? Ale w momencie, kiedy muzeum powstało, a najważniejsze co, poznałam właśnie ideę, wizję, ten cały projekt, jak to ma wyglądać, no stałam się gorącym zwolennikiem tego muzeum, bo ja podaję takie przykłady, jeżeli na wyspie Bornholm wykopali jedną kość ze szczęki dinozaura i na podstawie tego wybudowano całe muzeum naturalne, gdzie ściągają tłumy ludzi, wycieczek, a my posiadamy zabytki ze średniowiecza, prawdziwe zabytki, nie jakieś repliki, nie rekonstrukcje, tylko jest konkretny, prawdziwy zabytek. Do tego powstało muzeum, które potrafi opowiadać całą historię tego miejsca, potrafi przywrócić pamięć ludziom o zabytkowych miejscach. Mieszkańcy nie znają zabytków tutaj rodzimych, gdzie co jest. I to miejsce mogłoby przywrócić taką pamięć. Już do tego muzeum w tym momencie, to co ja się zorientowałam, ściągało po 150 osób dziennie. Wycieczki były nie tylko tu lokalne, tylko właśnie z zewnątrz, czyli było zainteresowanie i to mogło kwitnąć. Tam była kwestia faktycznie doposażenia tego, ale jak było się tam na jednym z wykładów, i człowiek zobaczył, jak ma to wyposażenie wyglądać, jak to ma funkcjonować, to no, można było sobie rozwinąć, jak to będzie ściągało ludzi i mogłoby to być takim centrum i kulturalnym, i takim historycznym, gdzie ściągałoby odwiedzających i na bazie tego można by było rozbudować różne rzeczy. Szlaki turystyczne, przyrodnicze, mamy cmentarze z I wojny światowej, mamy piękne tereny, jeżeli chodzi o turystykę tu przyrodniczą, więc tu na tej bazie, obiekty historyczne, tablice, ścieżki można było stworzyć, różne szlaki i na tej bazie budować potem hotele, obiekty agroturystyczne, czyli inny rodzaj rozwoju miasta. Mnie się ta wizja spodobała. Znaczy ja to widziałam w ten sposób. I jak człowiek, idąc do tego muzeum, widział te panie, które są strasznie zmęczone, gdzie i według mnie, nie wiem, albo mam złą wiedzę, ale mnie się wydaje, że zespół się nie zmienił. Czyli ten zespół, który pracował, był zatrudniony w domu greckim, przeszedł do tego... Tak, oni przeszli, tego co wiem, bo tam są znajomi. I widząc te twarze, widać, że one są zmęczone, bo przeprowadzić ileś wycieczek o różnym poziomie, tam były przedszkolaki, tam było i liceum, były starsze dzieci i nie tylko młodzież tam się pojawiała. I oprowadzić to wszystko, opowiadać, bo mieli na różnym poziomie przygotowane te wycieczki i widać ich rozpromienione twarze, widać, że one w tym momencie są realizują właśnie to muzealnictwo, czyli robią coś, co i cieszy je ta praca, widać ten ogień w oczach, no to człowiek się cieszył, prawda? Więc owszem, może jeszcze, bo to jest kwestia zbierania, może na ten moment, ten rok czy dwa, nie przynosiłoby to na przykład zysków, ale jest kwestia, to była inwestycja z przyszłością, z dłuższym okresem czasu. I teraz już zmierzając do pana dyrektora, szef, no to nie tylko on stwarzał tą wizję, ten cały projekt, tylko tam pracował nad tym cały zespół. Wszyscy włożyli wkład w pracy swój, żeby tak zorganizować ten poziom, to pierwsze piętro, gdzie te sale powstawały. Tam nic nie jest w przypadku. Tam to, że podłoga jest krzywa, to, że podłoga jest taka czy inna, to, że wyposażenie jest tak, to wszystko, każda tam obrazek przybity był specjalnie z jakiegoś powodu. To była cała historia do tego stworzona i ile mieszkańców przekazało eksponatów. Ja myślę, że ci ludzie uwierzyli panu dyrektorowi i wtedy, kiedy było mówione, żeby przekazywać eksponaty, oni w jakiś sposób przekazali pamiątki rodzinne i mu zaufali. I teraz na przykład ja się zastanawiam, jak będzie kontynuowała cały ten rozwój tego muzeum, jak to będzie wyglądało, tak jak ty mówisz, no, czy ktoś pociągnie, czy to zostanie zamknięte, no nie wiem. I teraz zastanawiam się, co się stanie z tymi eksponatami.
one w ogóle kiedyś ujrzą światło dzienne, czy nie należy je zabrać z kogoś? Zobaczymy. Znaczy, ja wiem, mieszkańcy w tym momencie według mnie przekazując te rzeczy wiedzieli, jak ma wyglądać wizja, ale wiedzieli, jak wizja muzeum ma wyglądać. Jak chcieli to dyrektor i cały zespół mieli to przedstawiać, bo przecież przekazując rozmawiali z tymi darczyńcami. I teraz, na przykład na miejscu takiego jednego z darczyńców... Wiem, dlaczego sesje są takie długie. No tak, ostatnia sesja, jeden z radnych powiedział, że należała do mnie, Myślę, że tak, bo tak, wracając do tego odwołania. Nie wiem, czy jest jakaś oficjalna przyczyna odwołania, czy nie, czy ją poznamy, czy nie. Ja na razie o niej nie wiem. Nie wiem, czy jest oficjalna? Dwa zdania jakieś oficjalne są, ale nie wiem, konkretów tam nie zauważyłem. Nie wiem, czytam między wierszami. Było napisane, bo to tak się stało i już teraz powrotuję już do tego. Pan powiedział, że został odwołany ze stanowiska. No tyle wiemy. Tyle wiemy my, tyle wiedzą mieszkańcy i tyle wiedzą radni. Jestem troszkę zdruzgotana, bo szkoda, że widziałam przyszłość w tym. Takiego przekazu jakiegoś oficjalnego w takich tematach nie ma właśnie, bo to czasem rodzi pewne domysły niepotrzebne. Można to zrobić w inny sposób też. Ja wiem, że jest druga strona medalu. Ja wiem, że tu chodzi o kwestie finansowe, że burmistrz twierdzi, że tam były nieprawidłowości, ale ja nie mam 100% pewności o tych nieprawidłowościach, bo niczego na piśmie nie mamy, niczego nie widzieliśmy. I kwestia... Radzie nie zostały przedstawione nieprawidłowości. Jak dany obiekt mógłby zapracować w przyszłości dla całego dla całej gminy, bo to byłby punkt zborny, gdzie rozchodziłby się na inny i to miało pracować na całą gminę. Dobrze, moi drodzy, żebyśmy nie zanudzili naszych słuchaczy i widzów, to na dzisiaj będziemy kończyć pomalutku. Ja was zobowiązuję tak, że w tygodniu posesyjnym będziemy się spotykać. Postaramy się zrobić to raz na miesiąc, czyli po sesjach, jeżeli się do tego zobowiązujecie oczywiście, i przedstawiać mieszkańcom, ładnie to nazwiemy, inny punkt widzenia. Mam nadzieję, że mieszkańcy, znając jeden punkt i drugi punkt, sami wyciągną wnioski, uważam, że mamy na tyle mądrych mieszkańców, że nie musimy im naprawdę sugerować tego, jak mają co odbierać. Tylko ja powiem tak, co do takich spotkań. To, co ludzie widzą, oglądając sesję, to jest troszeczkę inaczej. Na komisjach oczywiście ludzie nie wiedzą, co się dzieje, więc poglądu na ten temat nie mają żadnego. Zakulisowo to, co słyszą z przekazu, to jest sprawa druga. Część plotek, część plotek. Oczywiście. Powiem szczerze tak, te spotkania, które my tu planujemy prowadzić, to też tak, to jest jakby też nasz punkt widzenia. I to trzeba otwarcie powiedzieć, bo tak to przedstawiamy. Komuś się to może podobać, komuś się może nie podobać, ale taka jest rzeczywistość, taki jest nasz punkt widzenia. Myślę, że z tych naszych tutaj wypowiedzi, rozmów, wszyscy mieszkańcy, wydaje mi się, co oglądają, wywnioskują, że widać, że my tam ani nie jesteśmy po to, żeby komuś przeszkadzać, coś żeby mącić, coś żeby czemuś się przeciwstawiać. Nie. Widać, że wszystko, co nam przyświeca, to żeby coś zrobić dla dobra mieszkańców i wydaje mi się... Całej gminy i taką puentą to można skończyć. Tak więc kończymy. Dziś po raz pierwszy, po raz drugi, ale po raz pierwszy w nowej roli gościliśmy Grażynę Ambroży i Wojtka Malinowskiego. Mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc. No tak myślę. No. Proszę Państwa, dziękuję za słowa. I do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że w lepszych humorach. Myślę.